Witajcie w pierwszym Q&A na moim kanale. Więc myślę, że będzie dzisiaj krótko na temat. Tak jak Brazzers, no to będę korzystał z czegoś, co się nazywa kartką. No to lecimy. Jak tam twoje gospodarstwo? To nie jest jeszcze moje gospodarstwo, tylko gospodarstwo moich rodziców. Ale za parę lat może będzie moje. A jak tam, no to jakoś leci, nie? Jakimi ciągnikami jeździsz? Wszystkimi z mojego gospodarstwa i tymi, którymi granicy pozwalają mi pokierować, więc dobra, następne pytanie, kiedy pijemy? W każdej możliwej chwili możesz ze mną sobie wypić tymbarka, kole. Gdzie do roboty chodzisz? Nie chodzę do roboty, uczę się jeszcze, a praktyki odbywam u siebie w gospodarstwie. Kiedy znasz prawko? No, myślę, że we wakacje. Ja myślę, że we wakacje będę już miał prawo jazdy. Z jakiego zakupu najbardziej zadowolony jesteś? Pewnie z fajek. Nie. Najbardziej zadowolony jestem z dwóch, trzech zakupów. Albo i z czterech. Czy tam pięciu. Talerzówka. Brunicka, bo brunicka. Zawieszana, bo zawieszana, no, ale jest jakaś. Prasę. Jestem zadowolony z prasy do okrągłych, z owijarki, z ciągnika, z gwizdka słynnego, no i z pługa czteroskibowego na obrocie. O zabezpieczeniach hydraulicznych. Masz peta, czy nie masz? Spierdalaj, kurwa, cyprzy. Cześć, czy lubisz to, co robisz? No pewnie. Nawet więcej ci powiem. Kocham to, co robię. Czy liczą się dla ciebie hektary? Jeżeli chodzi o gospodarstwo moich rodziców, no to owszem. Ale jeżeli inne, no to tak, no nie powiedziałbym tego. Jaką imprezę osiemnastkową najbardziej wspominasz? No, wszystkie imprezy osiemnastkowe bardzo miło wspominam. Nieważne jak kończyłem. A pewnie zmierzasz do tego, że chodzi ci o pewną imprezę osiemnastkową, gdzie skończyłem oparty o ten, no, jakiś balkon i skończyłem generalnie jak bonus BGC na swoich filmach. Najbardziej wspominam też swoją imprezę osiemnastkową, bo w końcu jednak każdy chce wspominać swoją osiemnastkę. I ostatnie pytanie. Wolałbyś dziewczynę z pieniędzmi czy hektarami? Ani tą, ani tą. Dobra, no to byłoby na tyle z Q&A. I taka mała zapowiedź. Planuję nagrywać serię z DJ Madi Traktor Znawca. Na czym ona będzie polegała? Na tym, że będę nagrywał filmy. Będę coś pierdolił o jakimś ciągniku, czy tam kombajnie ewentualnie.
i będę to. To będzie coś na zasadzie Kickstera, że i bawię, i uczę. I tak będę myślał, że będę uczył co niektórych. Także za nadesłane pytania dziękuję. Wbijajcie też na moje sociale, które są jak zwykle w opisie, na fanpage'a, Instagrama i na mojego Snapchata. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, ja, czyli DJ Amati.